już się kończy, a czy skończyła teoretycznie, już jest 4 maja. Tylko najgorsze jest to, że dzisiaj jest tak naprawdę piękna pogoda. Wczoraj lało, nigdzie nie wychodziliśmy, nie było po prostu co robić. Cały dzień spędziliśmy praktycznie w namiocie. Na chwilę wyskoczyliśmy tylko do Andrychowa na salę zabaw z młodym. A dzisiaj wybraliśmy się do Żywieckiego Parku, do mini zoo, przejść się chwilę, dotlenić. Chcieliśmy wyjechać na Żar, ale tam wszędzie płatne parkingi. To nie 5 zł, tylko po 15, po 20. A tutaj przynajmniej można się przejść w ciszy, w spokoju, wychillować. To jaka spokojna pogoda, całkiem ciekawe pawie tu puszczają. No. Patrz, jaki piękny. Klatka ze Stefanem. Obok mamy klatki z królikami. O, ten akurat się do nas tyłkiem obrócił. To co tutaj? Jakieś klatki z ptaszkami. Gdzie one tam są? Są. Czerwono-białe lubisz? A ty jakie lubisz tych cech? Tom, zielony wysoko. Ja cię, ale wysoko. A ty jaką lubisz papugę? Daleko, blisko i trochę co, ta czerwona jest ładna. Ta czerwona jest ładna, ale się mi się bardzo podoba. No. Strasznie fajna. Ja lubię czerwony i biały i różowy. I różowy? A tu zobacz, jak tu pali cech. Tam, na górze, wpadę tu. Tam jest jedna, zobacz. No, tam dwie sobie śpią w rogu. A tu mamy takie małe piekurki, zobacz na dole. Żeby ci nie pokazał, jak to koń gryzie. Wziął palec i chciał dotknąć. Nie, to jest taśma pod napięciem, pisała nawet. Chciał marchewkę, a ja wiem, ale ja nie mam marchewki. Gdzie są marchewki? Gdzie są marchewki? Nie, to nie jest marchewka.
tutaj chyba są wszystkie konie ze stajni wypuszczone. Mi się poopalały trochę. A co to w ogóle jest? Koń? Osioł. Nie, kucyk. Taki mały, no. Fajnie jest. Panu? Nie mamy marcheweczki. Ale pan ma wielkie zęby. Tak, języczkiem. Tak, co wie pan? Nie mamy marcheweczki. Fajnie jest. No po to pisze. Marchewka chyba czuje. No. Możemy cię pogłaskać. Aś mnie podbił. Aś mnie podbił. Wiesz, to jest tak. Ojeju. Dobra. Aha, wiem, bo te kwiatki widzisz na moim tym, nie? No. Ja bym cię bardzo prosiła, nie chapać. Dobra, fajnie by było, gdybyś nie chapał. Dobrze. Dobrze, tak. No daj. No, nie bój się. Pięknie. Mama. Chodź, teraz łapka, twoja. Było coś dobra. Typu, idzie tak, idziemy, stąd. Już idziemy, dobrze. Ale która ta czarna? No, robi tylko me. A, ten tutaj za bardzo chyba się ruszać nie chce w taki upał. Gdzie się, komu rusza się? Jak się rusza? Nie rusza się. Ale zajechało. Tu jeszcze kaczki są. Patrz, pamięta pływa. No. Kaczka. A staw to mają ogromny normalnie, a się w nim skupią. Co, wychodzimy? A tu takie ładne są. A szalec się nie boi za bardzo. Patrzcie, tam jest byk. Nie byk. Aż nawet sikor tak się wyrzuca. Ten to chyba... To chyba nie jest zoo. Chyba, że pilnuje. A jest tam jakaś budka dla kotka? Że robi obchód naokoło zoo.
się jeszcze. Co chwila są takie fajne karmniki dla wiewiórek, środkuziarenko, tylko jak na razie żadnego lokatora. I o, jest jeden ul, kilka pszczół. Chyba, że jeszcze jest po prostu za wcześnie. Ale atrakcja jak dla małych dzieci. Fajna, chyba, że też ma uczulenie, no to nie fajna, ale tak to ogólnie fajna. Co, idziecie zobaczyć tą pasiekę? Co? Idziecie zobaczyć? Tak, idziemy, Rysiu, zobaczyć właśnie bardzo pasiekę. Okej. Okay. To i zobaczyć pstułki. Nie urządzą cię. Jak nie wsadzisz palucha co daleko, to ci nie urządzą. Latają i do środka zanoszą pyłek. I tam wtedy jak wyniosą pyłek, to tam się odkłada miodek. I potem pan pszczelarz przychodzi i ten miodek wyciąga i daje do słoiczka, żebyś mógł jeść codziennie na kanapce albo ze słoika, tak jak tata. He. To mi się wydaje, że będzie dość przydatna informacja. Co to jest truteń? A, ja sobie poczytam potem na klatce w domu. To jest kolejna tablica? A robotnica, czyli te, co miód robią? Tak. Idziemy, Rysiu. Patrz, te piękne nie zapominają, widzisz? To nie zapominaj, to są takie małe niebieskie kwiatki. A jak się nazywają te żółte kwiatki? Nie wiem. Mniszek lekarski, tak? O, papu. Co? Pomyśl życzenie. Poczekaj, stań sobie tutaj. Pomyśl życzenie i wrzuć. Ale życzenie, co byś chciał? Ale ci już to pomyśl. Chcę i wrzuć. Co byś chciał dostać? Co byś chciał, żeby się stało? No, ciekawe, czy będzie otwarta, bo tu są dobre lody. No, nie wiem, na przykład z pracy koledzy stąd. Woda, uwaga. Ale mi się wydaje, że chyba jeszcze zamknięte.
No i powiem Ci szczerze, że mi się wydaje, że to jest chyba, patrząc po napisach na rysunkach na ścianie, zamknięte na stałe. Szkoda. Już przy majówce mogliby to otworzyć, nie? Po prostu pobiegnij. Ale nie podchodź do kaczek. Paczki zostały. Ale są płaszcze. Paczka dostępna kapusta. Te kaczki by już zjadły nasz chlebek. One by już nie były takie pochane. A to co to było? To była chyba jakaś szkoła, nie? No. Nie, to była chyba jakaś szkoła. Ogrodnik czy coś takiego tu w Żywcu. Ja właśnie zapomniałam, ale zaraz będzie tabliczka, zobaczymy. Bo masz witraże No, nie, zaraz zobaczymy, że jakaś tabliczka będzie. O, jest nawet tablica, że tutaj żyła po powrocie do rodzinnego domu Maria Krystyna Habsburg. Nie wiem, nie znam. A, pamiętasz, mamy koło tego posągu takie stare zdjęcie. Analogie nawet chyba zrobione. Co? Mamy koło tego posągu zdjęcie, pamiętasz? I... Co się widziała, nie? Pięknie, chodź. Popatrz, tam jest reszta, ale nie wiem, co nie jest zamknięte stary, bo to jest tak zarośnięte. A no, był tutaj, jest jakiś park miniatur, ale chyba zamknięte. Nawet tu chyba nie ma już tych miniatur. A nie, są. Fajne miniaturki. Miniaturki. To jest jakoś, nie wiem... Mamusiu! Tak? Plac. Już. Chodź, zrobimy Ci zdjęcie jeszcze koło tego. Mieszczka Żywiecka z Warzywnią. Książętego... No, niestety, wszystko pozamykane. A szkoda. Piękna. Naprawdę miniatury są ładne. Może z opłatu da coś się robi nagrać. Z budynkiem. Oczywiście obowiązkowy punkt wycieczki dla Rysia, czyli plac zabaw. Leć, jo!
Wyżyj się. Polne. Fajnie, tam są patrz, kamyczki pomalowane. No. Jakaś ścieżka sensoryczna. Fajny. Leci, leci i coś chyba mu się... A nie, poleciał tam z tyłu. Tunelowa, nie, on musi na zjeżdżalni. No to może to widział, o to mu chodziło. A, on się wyczytał. Znowu. Co to jest? Na rowerki chyba. Dobra. Aha. On patrz, jaki mostek fajny tam. Na tym bym tak się pięknie wyrżnął. Więc czasami chyba jednak warto zamiast jedynie w obiektyw patrzeć też wow, pod nogi. Bo można zaliczyć piękną glebę. No, uciekamy na kemping. Przydałoby się jaki obiad zjeść. Dobra. No co, czas wracać na jakiś obiadek.